z Józefa Gulińskiego na Antoniego Hedy, pseudonim Szary. Zmiana nazwy tej ostrowieckiej ulicy to wynik ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w zakresie nazw dróg, ulic, mostów i placów. Ustawa weszła w życie 1 września 2016 roku. Proces dekomunizacji nazw ulic przeprowadzają samorządy. Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w minionym roku zmieniła już nazwy ulic Wandy Wasilewskiej na Wisławy Szymborskiej, Lucjana Rudnickiego na Mariana Raciborskiego i Leona Kruczkowskiego na Rodzinną. To jednak nie wszystkie ulice w mieście. Stąd po uzyskaniu opinii Instytutu Pamięci Narodowej Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski, podjęła decyzję o wydaniu zarządzeń zastępczych dotyczących m.in. zmiany nazwy ulicy Gulińskiego na Hedy. Istotna i ważna informacja. Zdaniem senatora Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Rusieckiego, Antoni Heda to postać, która idealnie wpisuje się w plany budowy batalionu właśnie na ulicy jego imienia. Nazwa ulicy, przy której będzie mieścił się batalion, to ulica generała Antoniego Hedy, pseudonim Szary, honorowego obywatela Ostrowca Świętokrzyskiego. Myślę, że i dla batalionu, i dla miasta Ostrowca to jest wielki zaszczyt, że jego bohater, jego honorowy obywatel będzie, czy ma już ulicę w naszym mieście. Wojewoda podjęła też decyzję o zmianie ulicy Stanisława Brody na Eugeniusza Kwiatkowskiego. Kolejny etap realizacji ustawy to pomniki oraz obeliski, które wpisywały się w propagandę komunistyczną. W ramach ustawy gmina ma obowiązek te pomniki zdekomunizować. W Ostrowcu Świętokrzyskim to pomnik Krzyża Grunwaldu, jaki znajduje się w parku miejskim przy kinie Tuda. Jest to problem skomplikowany, bo no jest to duży postument, to wymaga i środków, i z gminy, i jakiegoś sprzętu. I po prostu trudno mi powiedzieć, jak to nawet zorganizować, żeby coś takiego nie stało w tym miejscu, powiedzmy, gdzie stoi. Miejsca przeniesienia ewentualnie, także to jest skomplikowana sprawa. Nad którą obecnie w mieście debatuje specjalnie powołana komisja do spraw dekomunizacji. Ta nasza komisja, która się zajmuje ustawą dekomunizacyjną i zmianą nazwy ulic czy też budowli, my jesteśmy tworem opiniodawczym, a decyzję będzie i tak podejmowała Rada Miasta, także zobaczymy, co dalej z tą naszą budowlą. W myśl przepisów pomniki takie jak ten w Ostrowcu Świętokrzyskim mają zniknąć z przestrzeni publicznej do końca marca tego roku.